Bez wątpienia nasi rodacy
Jeśli będę miała opaskę, co zrobiłby Jezus? Myślę, że taką swoistą opaskę nosi każdy z naszych rodaków mordowanych przez Ukraińców. Co zrobiłby Jezus? Bracie i siostro, a co teraz zrobiłby Jezus, wspominając zbrodnię ukraińską? Myślę, że Cassie Bernard mogła powiedzieć tak wierzę w Boga. Myślę, że nasi rodacy, mordowani na Gdyni, mogli powiedzieć tak wierzę w Boga. Dlatego mogli tak powiedzieć, ponieważ wybierali to, kogo, czego słuchają. Patrzyli na to, kogo, czego słuchają. Pan Lubomirski w swoich dziennikach, mianowany jednym z ministrów podczas rządu Piłsudskiego, opisuje taką sytuację, że jego rodzina chciała zrobić imprezę. I jego rodzina postanowiła, że kupi mu radio. Ktoś powie, nic, co to za rzecz, radio teraz, nic wielkiego. Wtedy to było naprawdę unikatowe wynalazek. No i wnoszą to radio do salonu, gdzie się dzieje Lubomirski. Mówił, to dla ciebie. I co to jest? No to jest radio. Co to jest radio? No będziesz słuchał. Co do ciebie mówią? Będziesz mógł słuchać w tej kondycji. I Lubomirski będzie się zastanowił. I mówi, proszę mi tu zabrać z mojego domu. Rodzina takiego rzeczy zrobiła, jakie memoriale, takie imprezy, które żeśmy się starali, brak kultury. Mówi, o co ci chodzi? Lubomirski mówi, zabrać mi do sobie. Ja nie chcę, by w moim domu trzymał ktoś, kogo ja nie znam. Ja nie chcę słuchać kogoś, kogo nie znam. Musieli zabrać te radio do Lubomirskiego. Nasi rodacy pomordowani na Wołyniu słuchali Boga, słuchali siebie, słuchali różnych historii. Kogo my słuchamy obecnie? Komu pozwalamy, bracia i siostry, przemawiać w naszym domu? To jest ważne, słuchamy. Na koniec. Teodycea, taka gałąź teologii, która, bracia i siostry, zastanawia się, jak to możliwe. Jak to możliwe, że istnieje Bóg, który jest miłością, który jest dobry, który jest sprawiedliwy, a jednocześnie istnieje tyle zła, w którym zdaje się, że Bóg nic nie robi. Dlaczego Bóg nie uratował naszego rodaków na Wołyniu? Dlaczego Bóg, który nie uratował dzieci, mamy? Dlaczego nie powstrzymał ludzkiego Bóg konkretnie? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Teodycea. Czy się to są przytłaczające, to są przytłaczające powody. To są przytłaczające powody, że Bóg nic nie zrobił. Mało zrobił. Nic nie robi z torbatami, z miastkami. Muszę wam powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, jak to patrzycie, czy Bóg sobie z tym radzi, czy nie, dlaczego nie powstrzymał. Z mojego osobistego punktu widzenia, jakoś nie wyobrażam sobie Boga jako takiego, nie wiem, Deus Ex Machina, który wskakuje na scenę naszego życia i wymaga wszystko, co popsuliśmy. Te piękne tęcze, znane cybul na ziemi, przymierza z Bogiem. I myślę, że tak jak Auschwitz, tak jak takie miejsce, gdzie nie zrozumiemy mnogości cierpienia. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie, czy Bóg nic nie zrobił i jak to możliwe, że Bóg, który jest miłością, dopuszcza
solidaryzuje się ze światem, który stworzył. Bo ludzkie cierpienie, bracia i siostry, jest przede wszystkim ostatecznym cierpieniem boskim. Uroczystości upamiętnienia 76. rocznicy Krwawej Niedzieli. Wcześniej krótko przedstawię program tych uroczystości. Rozpoczną się wprowadzeniem pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniem hymnu państwowego, po czym nastąpi przywitanie gości. W dalszej kolejności przedstawiony zostanie rys historyczny, po nim modlitwa za ofiary zbrodni ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Kresów II Rzeczypospolitej. Po modlitwie głos zabiorą osoby, które go zabiorą. Następnie delegacje i osoby prywatne złożą kwiaty przy pomniku upamiętniającym ofiary ludobójstwa. Na koniec wyprowadzimy sztandar do hymnu. Przypada mi teraz w udziale zaszczyt specjalnych powitań. Witamy serdecznie i z wdzięcznością za trud przybycia świadków historii panią Amelię Dunin i panią Krystynę Jakimek. Jest nam również niezmiernie miło powitać panią poseł Barbarę Bwulę i pana posła Józefa Lasotę. Witam serdecznie pana Marcina Tatary, reprezentującego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Witam pana podpułkownika Piotra Mączyńskiego, reprezentującego dowódcę garnizonu Kraków. Serdecznie dziękuję za przybycie pani Barbarze Nowak, małopolskiej kurator oświaty. Z wdzięcznością witamy kapłanów, ojca Jerzego Pająka, kapelana środowisk niepodległościowych oraz przybyłego do nas z Sosnowca, księdza profesora Henryka Majkrzaka. Witamy panią Agnieszkę i Andrzeja Krzyżaków, reprezentujących zarząd Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Bardzo dziękujemy również za przybycie przedstawicielom wszystkich instytucji i organizacji współpracujących z krakowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszeniu Stańca Kresowa, krakowskiemu oddziałowi Związku Sybiraków, Stowarzyszeniu Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Z wdzięcznością witamy także poczty sztandarowe, szczególnie Korporacji Akademickiej Akropolia Krakowiensis, od lat uczestniczącej w uroczystościach upamiętniających ofiary zbrodni wołyńskiej. Witam dziennikarzy i wszystkie osoby rejestrujące dzisiejsze spotkanie, dzięki którym wiedza o dokonanej na obywatelach Kresów II Rzeczypospolitej zbrodni ludobójstwa dociera do opinii publicznej. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy zaszczycili swoją obecnością tę dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, chcemy dziś oddać hołd naszym rodakom, mieszkańcom Kresów Południowo-Wschodnich, zarówno zamordowanym w latach 1943-1945, jak i zamordowanym po wybuchu II wojny światowej oraz po niej, oraz tym, którzy ocaleli i przez długie lata dźwigali brzemię okaleczeń fizycznych i duchowych.
Chcemy też oddać hołd tym bohaterskim Ukraińcom, którzy mimo terroru i groźby śmierci ratowali swoich polskich sąsiadów. Proszę o przedstawienie rysu historycznego zbrodni wołyńskiej panią Roxanę Szczyptę-Szczęch z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Szanowni Państwo, mówiąc o zbrodni wołyńskiej, mamy w pamięci bardzo często to województwo wołyńskie. Tymczasem sama zbrodnie dokonane na Polakach, na obywatelach polskich, dokonywały się już od 1939 roku. Że Państwo pozwolą, wymienię tylko chociażby te początkowe. Ogórki, gdzieś Ogórki, gdzie zostało zabitych 50 osób, to jest grudzień 1942 roku. Wieś Parośle, to jest z kolei luty 1943 roku, gdzie zostało zabitych około 150 osób. To jest wreszcie kwiecień 1943 roku. We wsi Janowa Dolina zostało zabitych około 600 osób. Zbrodnia wołyńska to także województwo tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie, część województwa poleskiego oraz lubelszczyzny. Szanowni Państwo, szacuje się, i to są dane, które historycy cały czas uzupełniają. Jedni podają 100 tysięcy ofiar zbrodni, inni podają 130 tysięcy ofiar zbrodni. Jedno jest pewne, że tak naprawdę tylko 10% maksimum, to jest górna granica, maksimum 10% miejsc zostało upamiętnionych spośród 2000. W dalszym ciągu prowadzonych jest ponad 30 śledztw przez poszczególne oddziały, tutaj przede wszystkim oddział IPN w Lublinie, Komisję Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, także w Krakowie oraz we Wrocławiu. Te postępowania toczą się w dalszym ciągu, a tak naprawdę ta historia osób, losy, ofiary cały czas upominają się o to, aby o nich pamiętać i aby przywrócić godny im pochówek, miejsce, w którym będzie można złożyć kwiaty i aby te liczby zdecydowanie powiększyły się z 10%, mam nadzieję, że do 100, czego sobie i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Proszę teraz ojca Jerzego Pająka, aby przewodniczył modlitwie za ofiary ludobójstwa dokonanego na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1946. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Wszechmogący, miłosierny Boże, stajemy dzisiaj pod pomnikiem, który upamiętnia tak zwaną rzeź wołyńską. Jest to już 76. rocznica tamtego ludobójstwa na Polakach żyjących na Kresach Wschodnich. 76. rocznica, zwłaszcza od krwawej niedzieli, kiedy to 11 lipca 1943 oddziały UPA zaatakowały równocześnie około 150 polskich miejscowości zamiarem wymordowania wszystkich żyjących tam Polaków. Gromadząc się tu, przywołujemy przede wszystkim prawdę o tym okrutnym i sadystycznym wydarzeniu. Rozważając to wydarzenie, warto naprzód uświadomić sobie, co dzieje się z człowiekiem, który odrzuca Boga i Jego słuszne drogowskazy. Przestaje się kierować miłością. Taki człowiek bardzo łatwo wpada w sidła szatana. Przestaje być osobą wolną. Zamazuje sobie obraz i podobieństwo Boże, według których został stworzony. Na pierwsze miejsce
wysuwają się niekontrolowane instynkty, które zabijają człowieczeństwo. Człowiek, jak mówimy, zwierzęceje. Ale żeby tylko na tym poprzestał. Zwierzęta też zostały stworzone przez Boga i mają w sobie granice postępowania. Natomiast to, czego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści w rzezi wołyńskiej, daleko wykroczyło poza naturę zwierzęcą. Do dnia dzisiejszego nie znaleziono określenia, które by w pełni oddało okrucieństwo tamtych wydarzeń, bo to był scenariusz pisany rodem z piekła. Boże w dobroci nigdy nieskończony. Nasza rozmowa z Tobą, czyli nasza modlitwa, pragnie ogarnąć wszystkich, którzy w tamtych mrocznych czasach zostali nieludzko unicestwieni, i prosić Cię, zmiłuj się nad nimi łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź ich nieprawość, przywróć im radość Twojego zbawienia, nie odrzucaj ich od Twego oblicza i nie odbieraj im świętego ducha swego, jego spoczywają w Twoim pokoju. Święty Jan Paweł II, papież, zostawił nam takie przesłanie w związku z tym tragicznym wydarzeniem, tak dla Polski, jak i Ukrainy. Skoro Bóg przebaczył nam w Chrystusie, trzeba, aby wierzący umieli przebaczyć sobie nawzajem doznane krzywdy i prosić o przebaczenie własnych uchybień. I w ten sposób przyczyniać się do budowania nowego świata, w którym szanuje się życie, sprawiedliwość, zgodę i pokój. Ponadto Bóg dla nas uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu. Dlatego jesteśmy wezwani, by uznać błędy przeszłości i otworzyć serca na autentyczne i trwałe nawrócenie. Maryjo, Królowo pokoju i świata, Królowo Polski, ucz nas mądrości Bożej i prowadź nas do niej drogami Twego Syna Jezusa Chrystusa. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie, a światło Jego miejsca niechaj nam świeci. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie, a światło Jego miejsca niechaj nam świeci. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie, a światło Jego miejsca niechaj nam świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłaci. Proszę teraz panią Cecylię Radon, wicedyrektora krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, o odczytanie listu dyrektora tegoż oddziału, profesora Filipa Musiała. Szanowni Państwo, prawdę, pamięć i modlitwę jesteśmy winni ofiarom ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Bestialstwo ukraińskich oprawców, ale także bohaterstwo ratujących Polaków, ukraińskich sprawiedliwych, to dwa zjawiska, o których musimy pamiętać. W latach 1943-1945 ukraińscy nacjonaliści wymordowali od 80 do 120 tysięcy Polaków. Ponadto w konsekwencji planowanego ludobójstwa kilkaset tysięcy naszych rodaków, ratując się przed okrutnie zadawaną śmiercią, torturami i okaleczeniem, uciekło z Wołynia i wschodnich terenów przedwojennej Rzeczypospolitej. Dziś precyzyjna liczba ofiar zbrodniarzy z organizacji ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii nie jest możliwa do ustalenia.
Mówimy rzeź wołyńska, bo to była krwawa rzeź kobiet, mężczyzn i dzieci, dokonana w strasznych czasach II wojny światowej, gdzie życie człowieka tak mało znaczyło. Zrealizowana w imię obłąkańczej ideologii zakładającej depolonizację, czyli oczyszczenie z polskiego żywiołu ziem uznanych za ukraińskie. Trzeba jednak pamiętać, że oprócz nieludzkich koncepcji części ukraińskich przywódców politycznych był także inny, bardzo prozaiczny powód zabijania Polaków. Ukraińcy z Wołynia mordowali polskich sąsiadów z chciwości, żeby przywłaszczyć ich dobra, sprzęty, zwierzęta gospodarskie, żeby zabrać im ziemię. W Kijowie to wciąż bardzo trudna do przełknięcia prawda o ludobójstwie na Wołyniu. Pamięć o ofierze ludności Wołynia i Małopolski Wschodniej jest obowiązkiem Rzeczpospolitej, która w warunkach wojny i okupacji nie mogła swych obywateli obronić. Pamiętać jednak musimy także o sprawiedliwych Ukraińcach, którzy ryzykując własne życie ratowali Polaków. Ostrzegali przed niebezpieczeństwem, udzielali pomocy, ukrywali. Było ich znacznie mniej, ale byli. A przecież my, świadkowie Holokaustu, wiemy, że kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Ten cytat z Talmudu, widniejący na medalach sprawiedliwych wśród narodów świata, przyznawanych za niesienie pomocy Żydom podczas II wojny światowej, odnieść należy także do Wołynia. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jest poszerzenie świadomości o martyrologii na Kresach, przekazywanie świadectw o zapomnianym ludobójstwie. Musi ono zostać trwale wpisane w dramatyczną historię Europy XX wieku. Jednocześnie, ze względu na więzy historyczne i sytuację geopolityczną, powinniśmy dążyć do zbliżenia z Kijowem. Zadanie to jest trudne, ponieważ współczesna Ukraina, szukając wyrazistego symbolu oporu przeciw Moskwie, przeprowadza często niezrozumiały proces mitologizacji UPA. Odrzuca także historyczną odpowiedzialność za ludobójstwo na południowo-wschodnich Kresach Rzeczpospolitej. Polakom nasuwa się w takiej sytuacji jedno pytanie. Czy zbrodniarze mogą być bohaterami narodowymi Ukraińców? Czy można zakłamywać historię, negując fakt brutalnej rzezi, masowego ludobójstwa dokonanego na cywilnej ludności? Wierzę jednak, iż prawda, o którą się upominamy, nie pozwoli światu zapomnieć o ofiarach rzezi wołyńskiej, a równocześnie pozwalając Ukraińcom rozliczyć się ze zbrodniami dokonanymi przez ich przodków, nie obciąży współczesnych obywateli tego kraju czynami, za które odpowiadają ludzie żyjący blisko 80 lat temu. Dziękuję. Dziękujemy pani dyrektor. O zabranie głosu proszę teraz panią poseł Barbarę Pudula. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy nosicie w sercu pamięć o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Obecność tu, Narodowy Dzień Pamięci, ustanowiony przez Sejm przed 3 laty, w rocznicę Krwawej Niedzieli, obecność w 76. rocznicę tej Krwawej Niedzieli, to nasz wielki zbiorowy obowiązek. Obowiązek na zawsze, póki żyjemy. Tamci często nie mają grobów, imiona tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci, także tych nienarodzonych, są nieznane. Ginęli, bo byli Polakami, bo byli katolikami, w okrutny sposób, w domach, w kościołach, w sadach, na uprawnych polach. W okrutny, niewyobrażalnie okrutny sposób. Przez zorganizowane ukraińskie oddziały, ale przez także tych sąsiadów, którzy kierowali się niewyobrażalną wręcz nienawiścią. Ta prawda i ta pamięć z trudem przedziera się do świadomości w dzisiejszym świecie. Także dlatego, że dzisiejszy świat woli być wygodny, lekki, przyjemny i łatwy.
Ten dzisiejszy świat chce, by człowiek w nim żyjący był bez pamięci i bez tożsamości. Ale Polska, ale ojczyzna jest inna i człowiek ma pamięć, ma tożsamość, ma ojczyznę. I my wiemy, że nie może być zgody na ludobójstwo, na śmierć niewinnych, na zdradę, bo to jest sprzeczne z istotą człowieczeństwa. Szanowni Państwo, jest taki wiersz Jana Polkowskiego, który ma tylko trzy linijki, a kończy się słowami ojczyzno, kroplo. Ojczyzno, kroplo. To może być kropla wody, czysta, niewinna, dająca życie. To może być ciężka kropla krwi i bólu. Taka jest ojczyzna. I taka, i taka. Niech Chrystus da pokój wieczny tym, którzy zostali pomordowani i wsparcie i siłę tym, którzy łakną i pragną sprawiedliwości.
Bardzo dziękujemy. Proszę teraz księdza profesora Henryka Majchrzaka o błogosławieństwo wieńczące nasze dzisiejsze uroczystości. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.